A jejku. Powiedz wszystkim dzień dobry. Powiedz wszystkim dzień dobry. Mam już 2 miesiące. Tak? Moje słoneczko już takie duże. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie z Mikołajem. Jesteś na kanale Enjoyment Family i zapraszam na nowy vlog. Kichło mi się, jak malowałam rzęsy i wyglądałam właśnie w tak. I od czego zaczniemy? Od tego, że bardzo wiele z Was pyta mnie, jak to robię, że mam tyle czasu na wszystko. I że mam, wiecie, ogólnie posprzątane i porządek, i jak to może tak wyglądać i tak dalej. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że to nie jest tak, że zawsze jest idealnie i zawsze posprzątane. Tak, staram się, że zasuwam, jak już Mikołaj zaśnie i ja przed kompaniem sprzątam wszystko, ale są takie dni jak dziś, gdzie wchodzi się do salonu i mamy obraz nędzy i rozpaczy. I aby pokazać Wam, że u każdej z nas wygląda to czasami po prostu fatalnie, to podzielę się czymś wstydliwym. I od tego zacznijmy tego vloga. Żeby każda z nas wiedziała, że nie jest beznadziejna, tylko po prostu nie na wszystko ma się tyle czasu, ile by się chciało. Przejdźmy przez nasz salon. A więc schodzimy ze schodów i tutaj nawet mamy posprzątane. Ale gdy już obracamy się w kierunku części wypoczynkowej, to wygląda to w ten sposób. W części jadalnianej wcale nie jest lepiej. A w części kuchennej po prostu aż strach człowieka bierze, jak to wszystko widzi. No. A dodatkowo ten mały pan tutaj, proszę Państwa, no, ma taki czas, że generalnie najlepiej mu jest na rączkach. Spróbujemy go na chwilę odłożyć, może da mamie posprzątać, bo jednak powiem Wam, że bardzo źle się egzystuje, gdy jest taki bałagan. Ja tego nie cierpię, a z drugiej strony nie zawsze się ma tyle czasu, ile by się chciało. Wczoraj naprawdę się trochę gorzej czułam i po prostu poszłam spać. Więc też są takie spadki mocy u każdego, także dziewczyny, to jest normalne, naprawdę normalne. Więc luz nie zawsze musi być idealnie, nie zawsze musi być posprzątane. A prawda jest taka, że zawsze znajdziemy w domu jakieś miejsce, które jest czyste. U mnie jest to miejsce. Koniec czystego miejsca. No, a reszta to jeden wielki syf. I tym optymistycznym akcentem zaczynamy tego vloga. Intro, a ja lecę sprzątać. A pan tutaj nie ma zamiaru, bo tak się panu leży najlepiej. O, dobrze. Mama powinna mieć taką normalnie wręcz metalową rękę, żeby nie czuła ciążenia tych normalnie 5 kg miłości. Bo tak szybko mamie rośnie. Tak szybko mamie rośnie. Tata robi właśnie schody do kotłowni, więc zostaliśmy we dwójkę. No Mikołaj tego nie ułatwia. Ale ty nie mogę go tak mocno spudzić, jak bardzo bym chciała. No, uważaj na Mikiego. Dobrze, Mikuś. Część z Was mi polecała. Używacie nosidełek, żeby uspokajać swoje maluchy. Może to jest to? Może to jest to? I Mikołaja uspokoimy. Patrz, jak się fajnie bujamy. Do babsiusze tu przyszły. Do ciebie. Tak, będą cię psiuszki doglądać. Patrz, Anita ci już zabawki przyniosła. Okej, dobrze, że to nosidełko ma funkcję bujania. Może się to Mikołajowi spodoba. I może tutaj sobie na chwilę poleży. A mama poskłada tą furę prania. Bo się nam pieluszki skończyły tetrowe, Miki. Tata cały czas woła, gdzie są pieluchy? W ogóle, generalnie, już przestałam prasować rzeczy dla Mikiego, bo szkoda mi na to czasu. Wystarczy mi, że suszarka je wysuszy i potem je po prostu składam, bo Mikołaj brudzi je w takim tempie, że po prostu połowę życia straciłabym przy desce do prasowania. Więc cudownie, że jest coś takiego jak suszarka i ona mnie już z tym po prostu wyręcza. A ja już powiem Wam, że nawet pieluch nie prasuję, bo one się tak szybko brudzą, że no nie ma czasu na to. Ledwo wyprasuję, ja wiem, że to by wyglądało lepiej i też ja bym była taka, wiecie, szczęśliwsza. Natomiast nie opłaca się to w ogóle. Ani trochę się to nie opłaca.
jeżeli ktoś nas ogląda regularnie, to wie, że jakiś czas temu kupowaliśmy schody takie do kotłowni metalowe. One przyszły w fatalnym stanie, całe porysowane, a facet powiedział, że mamy sobie dokupić spray za 12 zł, bo on tego nie reklamuje, bo tak jest, tak wygląda sprawa w regulaminie. Okazało się, że to nie koniec naszych problemów. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to cofnę go tutaj do tego filmu, materiału, w którym jest akcja z tymi schodami, jest tam pokazane, co za sprzedawca i tak dalej. Natomiast tu już polecę dalej. Okazało się, że gdy Krzyś chciał zmontować te schody, to źle są nawiercone dziury, złe stopnie po prostu, wiecie, nie składa się to. I pan nam powiedział, bo Krzyś do niego napisał, że niestety, ale nie jesteśmy w stanie zmontować tych schodów, bo one są metalowe, źle są nawiercone dziury i po prostu stopni nie jesteśmy w stanie przytwierdzić do tej bazy ze schodami. Pan nam odpisał, że może nam albo wymienić te schody, albo żebyśmy sobie kupili wiertło i żebyśmy sobie sami to wywiercili i on nam zwróci 30 zł. Tutaj tylko powiem, że schody kosztowały 700, no nie? Jak dobrze pamiętam, jeżeli źle, to tutaj Krzyś mnie poprawi. No i powiedzieliśmy, że no nie będziemy wiercić tego, ryzykować, że nam to będzie rdzewieć i tak dalej, tylko że ma to nam po prostu wymienić, no i wymienił, kurier przyjechał, tam to zabrał, teraz Krzyś próbuje zamontować te schody, a po prostu jeden wielki armagedon z tymi schodami, no ale mam nadzieję, że już w końcu się uda i będzie z głowy, bo do kotłowni przydałoby się wnieść już węgiel. Ja dzisiaj, jak uda mi się uspać w końcu tego mojego syna, bo jak na razie to nie ma ochoty zasnąć, ale mam dzień mamy i jadę na brwi. Nie jakieś permanentne będę robiła potem, tak mi się wydaje, bo po prostu malowanie tych brwi to już mnie denerwuje, ale jadę na laminację brwi i na hennę pudrową i laminację rzęs. No więc to cały pakiet. W ogóle generalnie kosztuje to 200. Mam nadzieję, że to się będzie trzymało, chociaż 8 tygodni, 2 miesiące. No tydzień, Misiek, nawet nie żartuj, że tydzień za 200. No ale zobaczymy, dam wam znać, czy to w ogóle się opyla i czy warto to robić. Także zobaczymy, jedziemy, jeszcze muszę jakąś ankietę wypełnić, bo do kosmetyczki teraz ankietę trzeba wypełniać, że wszystko jest okej. Okay, bo do mnie już dzwonili, czy potwierdzam wizytę, więc muszę to ogarnąć i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, ja dalej w tym samym miejscu, ale w sumie mam do was pytanie, będzie taki vlog trochę gadany, bo mam trochę starych leków. Jeszcze dodatkowo nie wiem, czy kojarzycie taką sytuację, że mi ktoś po prostu wysłał paczkę, którą wypełnił przeterminowanymi suplementami diety jeszcze w trakcie ciąży. Ja te tabletki wzięłam, powyjmowałam, mam w woreczku i byłam w aptece, żeby je zutylizować, bo cały czas mi się wydawało, że po prostu w aptece można przynieść takie zużyte, przeterminowane leki i oni je tam odbierają. Okazuje się, że nie. Facet mi w aptece powiedział, że on takich rzeczy nie przyjmuje, no nie? I po prostu jestem w kropce, bo nie mam pojęcia, gdzie je mogę zutylizować. W tych centrach, znaczy centrach handlowych, w sklepach, wiecie, są, że baterie, świetlówki, coś tam, ale nie ma nigdzie lekarstw i totalnie nie mam pojęcia, gdzie ja mam to dać. Bo jak mi powiedzieli, że w aptece tego nie przyjmują, to nie wiem, czy na taką felerną aptekę trafiłam, czy po prostu to w każdej tak samo wygląda. Dajcie znać w komentarzu, gdzie wy takie rzeczy robicie, bo po prostu nie mam bladego pojęcia, naprawdę nie mam tego pojęcia i od kilku miesięcy mi zalegają te stare tabletki w takim woreczku, no nie? I sobie leżą, bo nie mam pojęcia, co ja mam z nimi zrobić. Udało się uspać. Gratuluję, Martuś. No, bierzemy się za sprzątanie tego grajdołu tam. Także raz, dwa, trzy. 1 minute later. Ja zrobię ci mleczko. Ja się zbieram. Zrobię ci jeszcze mleczko i już jadę. Dobrze. No czekaj, zaraz będzie mleko. No mleko trzeba zasłużyć. A zasługuje się tym, że się nie płacze. Sytuacja opanowana. Mikołaj głodny to Mikołaj zły, tak jak mama. Ja jadę, chłopaków zostawiam samych. Da ci sobie radę? Dadą sobie radę. Ja jadę, lecę. Nie wiem, ile to potrwa, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Mówię, gdzie idziesz? Tak, na brwi. Mówię. Że dam znać, jak wyglądają. Zobaczycie mnie po. Moje brwi aktualnie nie wyglądają zbyt. Dobrze wyglądają. Masz brwi. Bo je pomalowałam, a tak nie będę musiała ich malować. Ale nie zrób takich jakichś czarnych. Nie daj sobie zgolić. Nie dał, żeby. Ale to nie jest permanentny, to jest henna pudrowa. Henna, która się zmywa. Henna na brwi po prostu, a tak. Jak będzie na skórze? To jak ja robię, na początku też będzie na skórze. Tak się robi henne. O, dobrze. Lecę. Zrobił kupę. On zrobił kupę. On zrobił kupę.
kupę. Mama, gdzie jesteś? Jak ja mam sobie z tym poradzić? Poczekamy chyba na ciebie. Nadal ciśnie. To nie koniec. Taki smród. Help.